dobra. Jako, że niedługo rozpoczynamy rok szkolny, a ja jak na razie nie wybieram się do szkoły, ale żeby utrzymać cały czas jakiś tam poziom edukacji, uznałem, że zagram sobie na symulatorze szkoły. Wiadomo, pierwszy dzień szkoły, warto się przywitać ze wszystkimi. Pochwalić ich, jak fajnie wyglądają. I widać, wszyscy się cieszą z tego. Dobra. No jako, że jesteśmy w japońskiej szkole, to tutaj wymienia się buty na kapcie. Coś było w filmie Tokyo Drift. Łabaki czy coś takiego to się robiło. I widać, że wszyscy grzecznie sobie zmieniają kapcie. No, a że jesteśmy w szkole, co można robić w szkole? No, pogadać na korytarzu. A fajnie, że nikt nie chce ze mną gadać. Nic, no jak już się pogadało, to idzie się na lekcję. No, to moja klasa. Coś puste. Co, oni przychodzą na siódmą do szkoły i czekają później jeszcze na lekcję? Na lekcję? Dobra. Pouczmy się czegoś. Okej. Trzynasta. Część lekcji chyba za nami. Siema. Dobra. Ten chyba nie bardzo lubi rozmawiać. Nie wiedzieć czemu. Trudno się mówi. To pani nauczycielka. Ci kolesie, co mają miecz na plecach, zgaduję, że to miecz, nie bardzo chcą gadać. No ale dobra. To tyle wiemy. Właśnie. Można się tu zapisać do pewnych klubów. Część szkoły. O, tu chyba są kluby. Tak. Albo i nie. Zdecydowanie. Ale tu już tak. Science Club. Siema. Nie wiem, czy ktoś oglądał Dragon Balla, ale coś takiego miał Vegeta, przybywając na Ziemię. Dobra, pogadam z tym kolesiem. Czy chcę dołączyć do klubu? Pewnie, że chcę. Będę wyglądać jak Vegeta. Może też dostanę jakieś moce sajańskie. Akceptuję. O, dobra, wszystko. Ci sobie gadają. Aha, to chyba o tej klience. Wow. W Japonii to mają zabawy, co dzieci. Co, mogę się przebrać? O, i nagle jestem naukowcem. Ale to jeszcze nie teraz, zostawię to na później. Bo to jest, o której się zaczyna? O 17, dobra. Jeszcze trochę czasu mamy. No nic, co można jeszcze na przerwie porobić?
Można zobaczyć sobie taras widokowy. Chyba coś tu się działo. Jak widać. O. Nie wszyscy lubią, jak się ich posługuje. Czyli widać, jest to taka miejscówka wolna od nauczycieli i innych takich ludzi. Co ty mi powiesz? Dobra, ale nadal minus 6. A, jego nie bardzo mogę się zbliżać, z tego co widać. Mogę ukraść pierścionek. A co mi to da? Minus 3 reputacji. Nie no, w szkole się nie kradnie. To jest porządna gra, ja jestem najlepszym uczniem tutaj. Okej. Okay. Czy to jest moja klasa? Tak, to jest moja klasa, super. Nie no, tam minus 3 to tak nie bardzo. Gdzie są ludzie? Co w japońskiej szkole robią na przerwach? No, nie wiem, mi się zawsze wydawało, że normalnie w szkole, jak jest przerwa, to na korytarzach, na podwórku jest mnóstwo ludzi. A lunch time. Wszyscy jedzą. Tu pokój nauczycielski. Dobra, nie mogę do dwóch klubów jednocześnie dojść. Jest plus 1. Co to jest? O, plus 6. Już mi się to bardziej podoba. Dzięki tobie to dostałem. Aha, okej. Aha. Ciekawie. Ale jak nie tamtędy, to i tędy można. Dobra, to jest klub teatralny. Dobra. Skończ lekcję. To jest lunch time, to jak wygląda moja grupa? Ona też jest w mojej grupie.
jest na pewno. Przynajmniej ma też podobne gogle do moich. Dobra, dzięki, miłego dnia. Gdzie jest moja klasa? Idę się jeszcze pouczyć. O, i to by był w sumie pierwszy dzień szkoły. Czas czyszczenia. W sensie rozumiem, że wszyscy sprzątają teraz. O, lustro. I tu możemy wybrać postawę. Tak, tak. Elegancka postawa. Aha, ona sobie czyści kibel, to pierwszy dzień szkoły, spłuczka. Coś takiego kojarzę z gimnazjum. Standardowe zachowania w szkole, pierwszy dzień szkoły, no, trzeba się przywitać odpowiednio. No nic, idziemy do domu. I to by było na razie na tyle.